mieszkańców Suwałk najbardziej chyba interesuje trasa Białystok-Suwałki. Jaki pomysł jest, bo ma pan duży wpływ? Jestem przedstawicielem, jedynym przedstawicielem rządu z województwa podlaskiego, tym bardziej zdaję sobie sprawę z wyzwań, które stoją przede mną. Bardzo ważna jest budowa drogi S8 z Białegostoku przez Augustów do Suwałk. Te fragmenty drogi, które nie są przebudowane, one wymagają tak naprawdę natychmiastowej budowy. Budują się w tej chwili obwodnice, obwodnica Suchowoli, obwodnica Sztabina, więc Białobrzeg, więc to są niezwykle ważne inwestycje, które już powstają, ale oczywiście jest potrzebna pełna przebudowa tej drogi i nad tym pracujemy. Oczywiście zdając sobie sprawę z tych wyzwań wszystkich środowiskowych, które są do przejścia, decyzji, które trzeba uzyskać, ale jesteśmy za tym, żeby ta droga powstała jak najszybciej i na pewno rząd nie jest za tym, żeby pokazywać wariantowość, że albo może powstać 8, albo może powstać 16. Te drogi dwie się uzupełniają, w żaden sposób się nie wykluczają i powinny powstać obie. Nad tym będziemy pracować, przekonywać i urzędników w Brukseli, żeby wyrazili zgodę na wydatkowanie środków unijnych na te inwestycje. Zdając sobie sprawę też, że mamy dość rzadką tą sieć połączeń w województwie podlaskim. Ona się zmienia w ostatnich latach, bo i 8 z Warszawy do Białegostoku i Via Baltica, która jeszcze wymaga zbudowania, dokończenia budowy obwodnicy Łomży. One pomagają w komunikacji mieszkańców województwa podlaskiego, komunikują subregiony ze sobą, ale ta inwestycja jest niezwykle ważna, potrzebna. Chcemy, żeby powstała jak najszybciej. Tak, ważna, potrzebna, ale odbiorcy, mieszkańcy czekają na taką zdecydowaną odpowiedź do ostatniej kropki, do ostatniego guzika. Będę walczył. Tak, tu się nic nie zmienia, tak jak jeszcze będąc w opozycji i stosowałem swoje interpelacje w tej sprawie i wymagałem na rządzących. Dzisiaj się to oczywiście nic nie zmienia. Spotkania z ministrem infrastruktury, z pracownikami merytorycznymi w ministerstwie służą temu, żeby ta inwestycja jak najszybciej powstała i o to zabiegam stale, zdając sobie sprawę z tego, że też są to terminy do spełnienia decyzje, które muszą zapaść.